tym domu, siedzibie gminy żydowskiej w Kielcach, znalazło po wojnie schronienie 150 Żydów ocalałych z Holokaustu. 4 lipca 1946 roku od wczesnego ranka rozpowszechniano w mieście wiadomość, że w celach rytualnych Żydzi zabili tu polskie dzieci. Miał to poświadczyć rzekomo schwytany przez Żydów 8-letni Henio Błaszczyk, któremu udało się uciec z piwnicy tego domu. To wydarzenie dało początek pogromowi. Zamordowano 42 osoby. Henryk Błaszczyk milczał przez 50 lat. Nazywam się Błaszczyk Henryk. Urodziłem się 15 maja 1938 w Strawczynku. W czasie okupacji mieszkaliśmy w Pielakach. To jest za Mniówem. Tam w 1944 roku zabrali ojca do niewoli, Niemcy, łapankę. No i my mieliśmy straszny głód, bo my tam, jak mieszkaliśmy, to my tak po prostu jak cygani. Pół roku na tej wsi, pół roku na tej wsi, ty miesiąc. Gdzie było wolne mieszkanie, tam się przeprowadzali, bo ten czas mam zaraz w 45, no to miałem 7 lat. 7 lat miałem. No to pasem krowy, gęsi i za to dostawaliśmy tak. Ubranie, tak zwane płótniaki takie były dawniej. Na krosnach robili ludzie tego. Te płótniaki dostawało się. Drewniaki były. No i jedzenie. No najgorsza to była zima. To już tak matka znowu kopał ludzi. Ziemniaki. No i w 45 roku jesienią ojciec przyjechał z niewoli. Zamówił furmankę, chłopa takiego na furmankę. No i tam, my to nie mieli tam ani mebli, niczego, jak teraz, to są regały, wszystko jest, nie? To nie było mebli, tylko pościel mieliśmy i na tę furmankę przyjechaliśmy do Kielc. Na ulicę Podwalną. To mieszkanie to było takie 4x4. Jak my rano wstawali, to w wiaderku, to woda była zamarznięta. Takie było zimno. I były takie były łóżka, były dwa. No i na tych już były sienniki tak zwane, były ze słomą wypychane. I na tych siennikach, jak my spalimy, to od ściany, to ta słoma gniła. Normalnie taka była wilgoć w tym mieszkaniu. No po prostu to mieszkanie było takie to takimi klockami podpierane. No tylko tyle, że jak to mówią, wiatr tylko nie wiał. Była taka bieda, że po dwa dni my nawet nie jedli nieraz. Jak nieraz, jak ziemniak jeden, to był przekrajany na cztery części, na cztery osoby, na cztery osoby były. Na cztery osoby, tylko tak, że w lecie to się zbierało, rodzice zbierali grzyby, suszyli. No i te, do takiego, robiło się taki bar na tych grzybach. Ja do szkoły jeszcze nie chodziłem. Nadeszła ta wiosna, bardzo było ciepło było. No i tak gdzieś w końcu czerwca jechała furmanka. Tylko ja to nie wiem właśnie, jeśli chodzi o tę furmankę. Czy to ona była specjalnie podstawiona, czy to tego nie pamiętam, bo to przecież to jest lata są już, nie? Wiem, że jechałem z takim chłopem na furmance, ale co mnie dziwi, dlaczego chłop nie zapytał mi się, gdzie. Przecież jakby tego, to by batem ściągnął, jak to mówią, tego, jakby dziecko siadło. Do tych Pielaków ja już tak na podwieczór ściągnąłem. No i poszedłem do Bartoszyńskich, bo tam byli chłopcy, którzy ja się z nimi tam wychowywałem, z tymi chłopcami, zaprzyjaźniłem się. No i zaraz ten, matka tych chłopców zawołała mnie do domu i dostałem, pamiętam, jak gdzieś zalewajkę. Ta zalewajka była taka dobra ze śmietaną i szczypiorkiem. To było bardzo, to był mój posiłek. No, to ja zjadłem może ze dwie miski, bo to miski były takie skorupiane i zjadłem te zalewajki. No i poszedłem spać, bo to już było późno na tym. No a rano wstałem, to też dostałem jeść. Ja bym tam mógł nawet na zawsze zostać, no ale pobyłem jakieś może ze 3-4 dni, nie pamiętam tego, tak, ze 3-4 dni.
No i udałem się do Kielc. Ale jak to nie wiem. Czym je kto przywiózł? Samochodów nie było bynajmniej w ten czas, w ogóle. No jak wróciłem tak już wieczorem, wyszedłem, to dzieci gdzieś zobaczyły mnie, że ja idę do domu i dali znać. Ojciec nie krzyczał na mnie, na wieczór mówił tak, to idź spać, rano pójdziemy na milicję, zgłosimy, że jesteś. Tylko ja nie wiem, czy ojciec już nie zgłosił, jak ja się odnalazłem. Dlaczego mu, bo ojcu kazali przyjść ze mną, dlaczego kazali przyjść ze mną? No przecież jak się dziecko znajdzie, to przestarczy tylko zadzwonić, czy iść, powiedzieć. Dziecko niepotrzebne jest. Rano jak ojciec ze mną wyszedł i mi po drodze mówi tak, pamiętaj synu, aby się ktoś siebie pytał, to powiesz, że byłeś u Żydów, siedziałeś w piwnicy i żydowskie dziecko cię uwolniło, otworzyło okno i cię uwolniło. A jeszcze mi ojciec groził tak, on to mi groził, bo on mi powiedział tak, że jeżeli komuś powiesz, że nie byłeś u Żydów, to ja z tobą w domu porozmawiam. No i poszliśmy na tę komendę, ale ja już tam na tej komendzie, to ja po prostu, mnie się nikt nie pytał, gdzie ja byłem. W ogóle. Tylko ojciec weszedł, mówi, jest syn, już jest, uciekł od Żydów, już jest, był w domu i teraz my tu przyszedłem go zgłosić. No i wyszliśmy właśnie już, tam długo mnie byli, długo, bo przyszli, wiem, że przyszli, paru ubowców tam, ilu to nie wiem, bo to przecież nie umiałem jeszcze tak liczyć. Przyszło tych ubowców i z milicjantami, z komendy tam, z tej milicji, poszliśmy, wychodziliśmy na zewnątrz, to już tam było bardzo dużo ludzi. Tak, grupa ludzi. A tam i te ubowcy mówili, o to jest ten chłopak, który po prostu, ten chłopak, który mówi, był schowany u Żydów w piwnicy, co go złapali. No i te ludzie zaczęli szli, ale to była bardzo duża grupa, już Sienkiewiczami szli. Ja my doszli już do plant, to tam, to już była druga grupa stała, tutaj w tym miejscu, gdzie ta tablica teraz jest tam przy plantach, na tym domu. Tu od lewej strony od rzeki, to już stało dużo bardzo ludzi. No i właśnie ja my weszli tam, oni te obowce weszli do środka, potem wyszli i Żyd wychodził. I ojciec mówi tak, to jest ten Żyd. No i ten właśnie w kapelusie, takim zielonym, ryży, taki na twarzy, taki był pełny, pamiętam go tak, jak do dzisiaj. Ten Żyd mówi tak, mówi, panowie, mówi, jak to mówi? Przecież tu nie było ani piwnicy, u nas nie ma, nic. Jak ja go w piwnicy przetrzymywałem? Tam w ogóle piwnicy nie ma. A my będziemy rozmawiać, mówi, na posterunku. Ludzie zostali na plantach tam, duża grupa, tu bardzo dużo ludzi było, już zostali. A i ubowcy też tam zostali też, trochę milicjantów, a nas tylko może ze dwóch, trzech milicjantów prowadzili tego Żyda, ojca i mnie. Ale już nie zaprowadzili na milicję, tylko na UB. Na UB. I tam na UB już my się z ojcem, ja się z ojcem rozeszłem, bo ojca zabrali na dół do piwnicy. No nie wiem gdzie, no ale do piwnicy na dół. A mnie do łazienki zamknęli. W łazience tam zamknięty, to ile tam dni to nie pamiętam, to tak, nie dostawałem ani jeść, ani pić. No to ja byłem, są te spłuczki, są takie żelibne, były jak te to pociągałem za łańcuszek i szybko łapałem wodę w rączki i popijałem tę wodę. Tam w ogóle do mnie nikt nie zaglądał, w ogóle. No, tak trzymany byłem, tylko takie malutkie okieneczko było. I tam było widno właśnie przez dzień, to było troszkę tym okienkiem widno. A to było takie okieneczko może miało, ja wiem, 30 na 20, takie tylko jak wentylacyjne takie okienko było. I tam właśnie to troszkę powietrza mi wpadało do tej łazienki. Przyszedł do mnie ubowiec, no i mówi, wychodź. No to ja wyszłem na takie, to była łazienka i takie były jak korytarze malutkie te łazience. I wyszłem. I on mówi, pamiętaj, mówi, jak się ktoś z kim będziesz rozmawiał i powiesz, że byłeś na wsi, to tak cię ubije pasem, że nie pozbierasz się. Tylko musisz mówić, że byłeś u Żydów. No ale ja nie miałem kontaktu tam, żeby mnie kto pytał w ogóle, jeśli chodzi tam, bo nikt do mnie tam nie przychodził, nikt. To tylko jak do mnie, tylko jak więźniowie przynosili jeść.
No i zaprowadzili mnie do takiego pokoju, w którym w tym pokoju żebym był 8 miesięcy tam. Tam byłem trzymany, w tym pokoju. I spałem na podłodze, takie gazety miałem, co tam, żebym wieczorem uzbierał po pokojach, jak sprzątaczki były, rano przeważnie za czasu. No to ja poleciałem do tam gazety, jakie sobie były tego i na tych gazetach spałem w tym pokoju. No ale ja tam nie mogłem spać w ogóle, bo w żadnej nocy, bo tam z drugiej strony, to były drzwi oślone, z drugiej strony był taki śledczy, taki czarny, z wąsami, z bakami, taki pamiętam go. Zawsze krzyczał i on bił ludzi. I raz szedłem do łazienki, to było późno już wieczorem, jak to dziecko. Słyszałem, tam krzyczy człowiek, bardzo płakał, wzywał Pana Boga. I przez dziurkę od klucza zobaczyłem. A ten człowiek siedział na taborety, był odwrócony do góry nogami i na tym nodze od taboretku w kiszkę sztolcową go tak wpychał go i ten człowiek krzyczał. Noce to noc w noc, niedziela nie niedziela, tam zawsze tylko w tym pokoju bili tych ludzi, bardzo bili ludzi. I za piecem taki był bat, ten bat był owinięty takim skórkę, taką jak rzemieniem owinięty była, w środku był drut. I ten bat był zawsze za piecem. To ja go oglądałem, jak akurat tam sprzątaczki tam sprzątały, to tam poleciał. Pod jesień już tak było chłodno. Przyprowadzili mojego brata, starszego ode mnie o 5 lat. Przyprowadzili, bo brat siedział z ojcem, a mnie trzymali z matką. Przyprowadzili brata. No i już zamieszkaliśmy razem. No i ja po prostu tam często chorowałem, bo ja zapalenie miałem oskrzeli, bo tam było zimno, na podłodze spaliśmy z początku, to było 8 lat dziecko, no to wiadomo, że to jest na podłodze spać, tak jak i w tej łazience, tam też na betonie, ty tak samo leżałem tam parę dni. I chorowałem na zapalenie oskrzeli. No i matka prosiła, żeby lekarza tego. A ten ubowiec, ten mówi tak, bez lekarza się wyleczy. No. Ja tam często chorowałem. I nas już w lutym, to były luty, pamiętam, jak nas wypuszczali, wzięli u nas ten czarny z wąsami, te baki miał, co tam, te śledczy, co on tam... Wyprowadził nas matkę, brata i mnie na korytarz i mówi, jak nie będziecie trzymali języka za zębami, to zginiecie tak samo jak i Żydzi. Puścili nas w nocy, nie wiem, która godzina. Wiem, że był bardzo mróz. Ja byłem tylko w krótkich spodenkach, w samej koszulce, matka w sukience, brat był w tych spodenkach krótkich i sandałki takie miałem, takie przeplatane tylko rzemykiem i nas puścili właśnie zimą, w ten mróz. Mama prosiła, żeby zawiadomić ojca, bo ojca puścili wcześniej od nas, jakieś może miesiąc czy dwa tygodnie, nie wiem. No nie wiem tego, puścili ojca i ten wartownik, taki chłop, to robotnik po prostu, poleciał po tego i to było niedaleko już tak to do tej podwalnej ulicy. No i ojciec przyszedł taki zapłakany i zabrał nas tam, ale już przyniósł koce. Takie koce, dwa stare, żeby się już okryli i takie buty stare, takie męskie, duże buty miałem, bo to nie było w czym. W tych butach starych takich i przyprowadził nas do domu. A w domu się dopiero zaczęło. Tam jeszcze w UB-ach byliśmy, no to jak to mówią. Dali te grochówki, te kaszy czy czarnego chleba, ale było coś zjeść. A w domu dopiero zaczęła się tragedia. Bo nam wszystko ludzie, po prostu nie tak ludzie, tylko dzieci. Wszystko nam porozbijali, pościel była porwana. Nic nie było w tym domu, tylko gołe łóżka i to wszystko. Siedziałem tam na tym UB. Tam nocy nie przespałem. Przyszłem do domu, jeszcze gorzej, bo to było i głód znowu, i noce nie przespane. Zaczęli do ojca przychodzić ubowce. Ale ja to ubowców to ja widziałem przeważnie wieczorami.
to tam z tego mojego pokoju to było takie okno, było może metr miało wysokości, tak na metr, na 50, takie było nieduże okno było. I jak u nas nie było światła, to my jak patrzyłem na dół, to tam wartownik nas nie widział, bo tam było widno, a u mnie było ciemno. To zawsze wyglądałem, ja tych ubowców widziałem często i oni przychodzili do ojca. I tam była tylko zawsze woda. Wódkę pili, papierochy palili. No ja byłem przecież dzieckiem i to musiałem wszystko wdychać. No. Te ubowce do ojca często przychodzili, pili. Z tymi ubowcami to ojciec się przyjaźnił z nimi. Przyjaźnił się dość długo. Jak już byłem dorosły, to ja się nieraz ojca pytałem, po co te ubowce przychodzili. To mi ojciec powiedział, że do końca życia, żeby nigdy nie wspominać o pogromie Żydów, nikomu, w ogóle. Bo jeżeli powiem komuś, nawet teraz jestem dorosły, to mogą mi łeb użnąć. Do mnie przyszedł pisarz z Warszawy, no i prosił mnie, jest pan, mówi, z mężczyzną już dorosły, mówi, powiedziałby pan co na ten temat pogromu Żydów. No ale ja, wie pan, ja mówię tak, słuchaj pan, ja byłem dzieckiem, 8 lat miałem, ja nie pamiętam nic, bo po prostu się bałem co powiedzieć. Ale wie pan co, ja jeszcze porozmawiałem z matką. Matka mi powiedziała tak, żeby w ogóle tej prawdy nikomu nie mówić, synu, bo jak powiesz, to ci mogą ubowcy jeszcze żyją, to mogą ci łeb użnąć, mówi, i sprzątnąć się, mówi. Nie się bałem do tej pory nikomu, żadnemu z redaktorów, nikomu, nigdy nie ujawniłem prawdy. Dopiero teraz właśnie u mnie w domu, teraz właśnie tą prawdę, krok w krok, jak to mówię, jak się idzie, wszystko, co pamiętałem, wszystko to mówię. Ja żyję tym pogromem Żydów, ja to żyję po prostu, bo ja jestem po prostu, wiadomo, że byłem dzieckiem niewinnym, tak? No ale tak się czuję, jakbym ja był winien. No, ja bym winien tego pogromu Żydów. Ja się mogę teraz swobodnie wypowiedzieć i nawet iść tam w to miejsce, gdzie byłem trzymany. Mogę być. Jeszcze to dzieciństwo przede mną jeszcze jest. No, nie mogę na razie odpowiadać. Troszkę, przepraszam, troszkę później.